z koleżanką do kina. Z Matyldą. Widziałeś ją? Widziałem. Bardzo są do siebie podobne i lubią się jak siostry. Jak koleżanki. Siostry to się zwykle nienawidzą. Muszę się wykąpać. Przepraszam. Ale ja nie będę mógł jej odebrać. Nie denerwuj się. Irena ją odwiezie. Cholera. A jaka Irena? Jej mama. Gdzie jest moja kurtka? Dokąd ty się wybierasz? Muszę lecieć. Z chłopakami się mówię. Ale Aśce by bardzo zależało, żebyś poznał Matyldę i jej mamę. Słuchaj, na dzisiejszym dniu świat się nie kończy. Na pewno się poznam. Pa! Ty tchórzu, ty. Halo? To ja, otwieraj. No tak, no. Jak kolego, jak przyjemnie być słaby, co? Kurwa, napierdalam. Co się dzieje? Boli mnie, no. Czemu się nie dzwoni? Jest telefon. Spokojnie, nie denerwuj się, chłopie. Wszystko będzie w porządku, poczekaj. Tak, halo? Trzymasz? Ala? Za Alą, proszę. Ludek Dragon. No, cześć, cześć. Nie, teraz nie będziemy gadać. Słuchaj, mój kumpel po prostu zwija się z bólu. Coś natychmiast trzeba zrobić. Co cię boli? Pod jajami mnie boli. Mówi, że pod jajami. Pokaż dokładnie. No, kurwa, między jajami a dupą. Między jajami a dupą. Fajnie, dobra. Cześć. Będzie git. Pęcherz. Tylko wracaj zaraz. Halo? Kotku, gdzie jesteś? Tęsknimy za tobą. Hi, cat. O, jesteś. No, I'm here. Tak, jestem. No co się dzieje? Trochę się przejebiłem, boli mnie troszkę. Tygryska, dlaczego nie idziesz do lekarza? Byłem. Znaczy, przez telefon. Lutek pojechał po lekarstwa. To może ja jutro przylecę? Nie, z poważnego przeziębienia. Kotku, dbaj o siebie. Omartwimy się. A co ty? Jestem silny jak Schwarzenegger po operacji serca. Tak, kochanie, ty zawsze mnie rozśmieszasz. Bye. Kocham was. Bye, bye. Światełek się nie używa? Końcowy lekarstwo dla kolegi. Dokumenty proszę. Proszę pana, wie pan dokumenty, proszę. Wie pan kim ja jestem? No? Aktorem. Aktorem? Stuwa. Proszę.
Podłucho go! Patryczku, masz trochę czasu, ja ci muszę powiedzieć coś ważnego. Idę raz. Ale przyjdź szybko, bo to jest bardzo ważne, żebym nie zapomniała. Przychodź. Dobra. Zaraz. Coś udało się. Co się udało? Mamy pokaz w Gdańsku. Facet powiedział, że daje kino i powiedział, że załatwi wywiady w BL. Rozumiesz? Telewizja, radio, Wacuś! A co czysta sprawa? Mamy? Czysta sprawa. Kino niezależne w Gdańsku. Lutego wyobrażasz sobie? Spali razem. Kurwa, ja pierdolę kino niezależne, rozumiesz? Kino niezależne to jest dla mnie takie, jak ja wkładam pieniądze i wyjmuję pieniądze. To jest mój kumpel z akademika. Ja pierdolę twojego kumpla z akademika. Jeżeli facet w Stanach wkłada 30 tysięcy, to wyjmuje 300. I to jest kino niezależne. On na tym zarabia, a co ja z tego mam? Dzieci wpierdalają kit z okien w Londynie. Kurwa, wyraz się nie mogę. Co ciekawe jest? Wiesz, nie wyrabia bez rodziny. Bez rodziny, ja też nie mam rodziny. Ty masz na się. Kiełbaski zjemy? Jest to walny gość, on nie może gwalić gruchy cały czas. Dobra, dobra, zostawmy to. Kurczę, to jest dołujące. Kiełbaski. Czekaj, co myślałem? Raszy pojęcie w równe. Zaszczepki? Tak. Wacuś! No? Was spadamy. Tak miły pan. Jakbyś coś chciał, to dzwoń. Dobra, sorry, ja nie czuję się najlepiej. Wiesz co, pomyśl o tym Gdańsku. Kiedyś tego psa pogryzę. Mogę przyjechać. Luka! Jest mąż? Nie. Poszedł. Gdzie? W tango. Okej. Nie wiem, jak sobie dam radę w tym tygodniu. Dzień dobry, mówi Weronik. Kto? Weronik. Przepraszam, nie zrozumiałam. Weronik. A, dobrze, dobrze, powtórzę synowi. Ja zadzwonię jeszcze raz. Tak, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Było dobrze? Tak. Czekaj, czekaj. O? To jest reżyser. Nie, nie, nie. Ty byłeś kiedyś amantem. Aha, czyli tak jest z kubitkami. Tak, tak, dokładnie. Będziesz aktorem. Nadaje się, bo od urodzenia jesteś aktorem. No, nie widzę, bo spod byka jestem. To... Spod byka? To, no to ładnie. Majowy. Swobodnie, swobodnie bykiem do przodu. Do tyłu. Do panowie. A... Parku dzień dobry, panu. Można na słowo? Przepraszam. Zabierzemy kolegę na chwilę. Słuchaj. Proszę bardzo. Słuchaj, ja nie załatwiliśmy pokaz w Gdańsku. Jutro wyjeżdżamy. Panowie... Przygotuj się. To jest przeszłość. Cieszę się bardzo dla was. Dla was bardzo się... To jest przeszłość. Chciałbym wam zapoznać... To są moi aktorzy. Wojtek! Statysi! Wojtek! O kurna, Olek! Wojtek, no spójrz, no pierdol. A to wyleciało z kieszeni? Żartujesz. No przecież to jest... Nie martw się, ja mam pieniądze. Nie martw się. Zapomnij, zapomnij. Słyszysz? Ja? Jutro zabieramy cię na pokaz do Gdańska. Mamy pokaz swojego filmu w Gdańsku. Dotarło do ciebie? Dawna wieśka nie żył czasami. Lutek, to jest przeszłość. Lutek, ja mam tutaj scenariusz. To są moi aktorzy. I was bardzo przepraszam, panowie. My robimy próbę teraz.
Do widzenia. Skontaktujemy się. A my porozmawiamy o wielkich rolach. Komu ma to zależeć? Dla ludzi. Komu? Nie mam tego jaja bolą. Halo, mieszka tu kto? Przyniosłem dobre wiadomości. Cześć. Cześć. Nie gładnie to. Możesz się nie myć tak długo jak długo. Śmierdzisz dobrym szmalem. Jeszcze czuć? No jasne. Ja mam wrażenie, że... Siadaj. Tego sprawdu ja już nie czuję. Zacznę od cierpu. Jaka to dobra wiadomość? Piwo. O, taniało. No, bomba. To jest tak myślę, że bomba. Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Co, Agnieszki? W Rzymie. A my w Warszawie. I też pięknie. Miałem do ciebie dzwonić. Tak? Mhm. No, powiedzmy. Andrzej. Będę szczery. Wal śmiało. Gdzie jest? Jest cienko. Jak ci biznes idzie? No chyba żartujesz, a co z filmem? Nie jest tak łatwo, jak mi się wydawało. Wiesz co, jak się porównuje ten wasz film do tego wszystkiego, co u nas puszczają, to naprawdę on wygląda świetnie. Może i wygląda świetnie, ale się nie sprzedaje. Jakbyśmy poszli normalnym kanałem, zatrudnili paru konsultantów do spraw scenografii, scenariusza, reżyserii, wiesz, panów z telewizji, budowniczych. No to by się sprzedało. Lista płac się wydłuża i film się sprzedaje, a tak to siedzimy w miejscu. Wiesz co, ja ci mogę... Nie, że... Siadaj, gdzie idzie? Czy dopiero przyszedłeś? Masz rację. No to co? Jeszcze raz za stare czasy. I za te nowe. Chyba będą jeszcze lepsze. Jak myślisz? No to zależy, zaraz pogadamy. Co cię gryzie? Szczerze. Nie ma forsy. Jest naprawdę chujowo. I nie tyle potrzebuję pomocy, ile potrzebuję pieniędzy. Powiedz mi, co się dzieje z tym. Wacek, musisz poczekać jeszcze kilka miesięcy. Właśnie wymieniliśmy komputery. Potrzebny nam sprzęt najnowszej generacji. Inaczej wypadamy z rynku. Wiesz... Stary, jak ja te 50 tysięcy, które wsadziłem twoją firmę, wsadził do banku, ja miał teraz dochody. Już obracasz tym rok. Po spłaceniu długów mi tu siedzieli 50-50. Co się dzieje? Ciesz się, że jeszcze nie wypadliśmy z rynku. Na razie zarabiamy akurat tyle, żeby spłacić rachunki. Masz dobrą brykę? Tak. Co? Merca. Na firmę? No, oczywiście. No przecież wszyscy tak robią. Rozumiesz? Urwać trochę podatków. Siadaj, wal śmiało, o co chodzi? Słuchaj. Ty wykładasz jeszcze 20 tysięcy baksów. Ja oczywiście wyłożę drugie tyle. Zatrudniamy jeszcze dwóch grafików. I wtedy jest szansa, że zaczniemy zarabiać przyzwoite pieniądze. A ile mam teraz grafików? 6. Tata,
Mam 6 grafików. Zatrudniamy 2 nowych. Przez rok obracamy 50 tysiącami dolarów. Teraz wkładamy kolejne 20 tysięcy dolarów. Kurwa, nie możesz oddać forsy! Uspokój się, musisz być troszkę bardziej cierpliwy. Słuchaj, stary, jest tak. 20 tysięcy dolarów nie będzie, bo nie ma. A oprócz tego ja poproszę moje 50 tysięcy dolarów. Stary, czyś ty zwariował? Skąd ja ci wezmę tyle forsy? Sprzedaj brykę albo pracowniku. Nie rozmawiajmy w ten sposób. Andrzej, straciłem do ciebie zaufanie. Ale jak możesz tracić zaufanie? Wszystko wymaga czasu. Już ci powiedziałem, musisz być bardziej cierpliwy. Wiesz, dlaczego ja wróciłem do Polski? Bo myślałem, że jak zainwestuję w firmę z moim kolegą ze szkoły, to będę potem normalnie zarabiał, normalnie żył, ściągnę żonę, dzieci i pokażę im Polskę. Zapomniałeś piwa! Halo? Dzień dobry, mówi Anna. Czy mogę rozmawiać nie z panem? Nie, mówiłam pani już wielokrotnie. Dzwoni pani, dzwoni non-stop. Co to ale jest? Ale to nie ja dzwoniłam, dzwonię pierwszy raz. Jak to nie pani? A wszystko jedno, czy to pani, czy to nie pani. Proszę nie dzwonić. Dzwonią i dzwonią. Siadaj. Siadaj, muszę ci coś powiedzieć. Co to jest? No? Kasety nasze, czekaj. A tam kasety, kasety. Chodź tu szybko. Tak? Weń. Dobra, odzwonię. No. Pan. Dobrze. Słuchaj, chodź tu, syneczku, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy jej przepowiadałam przyszłość w jej kartach, przyszły mąż, to czyli? Wyszło tak, że... A w czyich? Dolores. Aha. Wyszło, że ty będziesz jej mężem. O, no. Tak wyszło. Wszystko się zgadzało. Data urodzenia. Znak zodiaku. Jak zawsze, no. No. No i 6 razy mi już wywróżyłaś, no. No i co? Te kobiety, no. No, no, no. No ile można? To, ja się nie zakocham, jak mi cały czas... Do 7 razy sztuka. To mi jest potrzebna dobra dziewczyna, która się będzie tobą opiekowała, jak mnie nie będzie, rozumiesz? Ładna i bogata. Bogata. Ona, no, wiadomo. Ona ma sieć sklepów z biżuterią w Nowym Jorku. Sieć? A to jest dla ciebie prezencik. O, to jest takie piękne. Przecież ty nie musisz. No nie masz. Jeszcze nikt za nim zamachem aż tylu rzeczy na raz nie kupi, no. O, ale ja nie widziałam jeszcze tak pięknej roboty. No, miła jesteś, miała powiedzieć. Co? To tylko biznes. Tylko biznes? Jaki ty masz znak? Rybki. No, pod koniec miesiąca ja otwieram sklep. Chcę, żebyś przyjechał do Nowego Jorku. Z przyjemnością przyjechał. No, nie to... Nie? Nie? No, to ja ci wyślę niedługo zaproszenie, dobrze? Taksówka z lotniska, bo panią Franz! A wołają mnie na samolot, to... Musisz lecieć. No. To myślisz, że niebawem się zobaczymy? No. To pa. Dziękuję. Do zobaczenia.
Dolores? Sara. Mamo! Tak? Mogłabyś mi jakąś bluzę czystą przynieść? Tak, kochanie, już ci daję. Patryczku, śniadanie! Aha. Gotowe! Ja nic mówię. Przepraszam, zapomniałam. Przepraszam cię. Przepraszam cię. A wiesz, miałam dziś rano sen, że Dolores, wczoraj jak wyszedłeś, jeszcze położyłam karty i wyszło mi, że ona nie jest dla ciebie. Miałeś rację, tak, ona nie jest dla ciebie. Od samego początku wiedziałam, że coś jest nie tak. A w nocy miałam okropny sen. No, co jest nie tak? No, ona jest nie z naszej wiary. Skąd ją tu? Skąd to wiesz? Oczywiście, z kart. Przecież nie od sąsiadów. A od kiedy włożysz wizytówek? Wiesz, przecież... Przecież wiesz, że ja nie znam angielskiego. Kocham kubki.
jedzenia na tym nie da. Nigdy go nie ma, jak jest potrzebny. A dokąd poszły? One pewnie oglądają komputer. Widziałam, kiedy pierwszy raz zobaczyła Ludka. Mamo. Aśka ma takiego brzydkiego ojca, ale fantastycznego. Utopiła mnie za jego ślamazarność. Utopiłeś się tej mannie, czy co? No może się wykopać! Cała, jak robisz to, co najlepiej miksować, to się robi taki majonezowaty konsystencji. Pycho. I dużo czosnku. Masz tę sałaty? Pański film nam się nie podobał.